Cześć kochani fani Gosi Dziedzic, serdecznie Was witam na moim kanale. Oto mój nowy przepis z ryżowaru, który wymyśliłam sama i to mój pomysł. Jeśli nie macie nic do jedzenia w domu, a macie na przykład 2 kilo pomidorów albo kilo pomidorów, najlepiej to od bociana, możecie sobie udusić pomidory z ryżem i makaronem. Ostatnio dusiłam pomidory z ryżem, a dzisiaj miałam trochę makaronu, rzuciłam świderki i ryżu, bo miałam makaronu za mało. Tutaj duszę, to zrobi się takie gęste, jakby risotto, ale będzie z makaronem, z pomidorami i z ryżem. Bardzo dobre. Możemy również dodać jakiegoś mięska. Na przykład boczku pokroić, podsmażyć i położyć. Albo tak rzucić. Ostatnio ze znajomą robiłam, z panią Tereską, wkładałam pieczony boczek do tego. No bardzo dobre było. Musi się jeszcze trochę poddusić. To znaczy tak, kroimy pomidorki, dusimy w tym, dodajemy przyprawy, ja dodaję paprykę ostrą, pieprz i sól i troszkę cukru, bo pomidory, jak wiecie, pomidory mogą być kwaśne. Nie dajemy dużo wody, ponieważ pomidory mają to do siebie, że są wodniste, zwłaszcza teraz, kiedy mamy zimę. Ale najlepsze są u bociana, polecam. Mam nadzieję, że będzie dobre. Racja moja w następnym filmie. Dziękuję.